Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo. Kolejnym odcinku symulatora Contraband Police. Dzisiaj kontynuujemy naszą rozgrywkę w tymże symulatorze. Dzisiaj wyszedł jakiś podobno nowy update do gry, poprawiający jakość efektów świetlnych i słonecznych, adaptacją oka i takie tam inne różne dziwne sprawy. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakieś jaśniejsze chyba to jest, że w końcu wszystko widać. Tak mi się coś wydaje. Tutaj zielony samochód albo jedna wybita szyba. No ten ma jedną dużą wybitą szybę. Dobry. Miło. Tobie tutaj zajrzę, panie, do silniczka od razu. Witajcie. Tutaj ciekawego. Detergenty. Mirnuj się, nie też posłuchać to jest. No. Nie madre rozprawidelić o to gruzku. Już pan dajesz takie komentarze. Jest to bardzo zastanawiające. Może pan w kieszeni masz coś? Dobra, panie, pozwól pan, że idę tu. Zobaczę sobie tutaj. Oczywiście, tak jakby, no nie ma czego tutaj szukać, nie? Patrzy mi się tutaj za podłogą. Z tyłu, z przodu i nic. Nie ma. Nieładnie. No dobra, panie. Panie Maksimow, dziękujemy. A ja nie policzę. Ale ja mądry. Dobra. Dwa worki z cementem. Cztery detergenty i jeden bagaż. Zgadza się. Bazyl na umów. To się zgadza, to się zgadza. A ważności też się zgadza. Ale masa się, panie, nie zgadza. Niestety. Dobra, panie Karistan. No. No to też jest. Super. No i co ja mogę panu powiedzieć? Nie przejedziesz pan, bo pan za dużo ważysz. I teraz tak. Masz pan przedniego zderzaka. Światła.
szyby. Z tyłu też pan nie masz zderzaka. I jednego lusterka. I to by było w sumie, panie, na tyle. Do widzenia. Ta mala. Mam nadzieję, że numer rejestracyjny był odpowiedni. Witajcie. Perfekcyjnie, widzicie? Brązę oraz relief. Numer dokumentu też jest dobry. Też się zgadza. Okej. Dwie świnie, pan widzisz? No i dwie świnie się nawet ruszają. Jest to zagier 53. Nie wiem, co się dzieje, ale po tej aktualizacji mi zaczęło wyłączać monitor w trakcie gry, nie wiem czemu. Waga pojazdu jest, panie, nie taka, nie? Niestety. A już chciałem powiedzieć, panie, że wszystko jest w porządku. Światełka ładne, opony ładne. Do widzenia, widzimy się kiedy indziej. A tu jedzie pan w kolorze zielonym. Trzeba uważać. O, super. To super. A, kolejny wspaniały dzień. Coś to mi zminimalizowało, nie wiem nawet czemu. No i fajnie. Czyli zaczynamy kolejny dzień od nowa. Już chyba dwa razy umarłem na tym jednym trybie inspektora, nie? Solek. Witam. O panie, dużo pan dajesz za tą paczkę kawy. Masz pan tanie ziemniaki, biorę. Proszę mi do prania za 24, to nie tak tanie. To atabarsny teresin. Ilio, od samych sarasta? Konieczne. Detergenty 4. Orej z cementem 2 i 1 wagarz. I pewnie waga tak samo przekroczona, nie? Oczywiście.
Uwaga. Dobra. Otóż ja mogę, to wszystko ma. No to była jedna wybita szyba. Witajcie. Broń zderzaka z tyłu. Brać zderzaka z przodu. Brać jednego lusterka. No i widzę, masz pan jedną przebitą oponę. Czego tam wtedy nie było? Tam było akurat wybite światło, którego tutaj nie. Do widzenia, panie. Barasto, Cipka! Lajcha. Zapraszam. Witam, dzień dobry. Gram za Pradalię, tak samo jak był na początku. I też przeładowany. I widzisz pan wyświnie, które się ruszają. Dokumenty masz pan ważne. Pieczątki masz pan dobre. No, normalnie. Ciężko jakoś się nagrywa. Stan techniczny widzę. Dobry. Do widzenia. Nie ma. Już teraz wiedziałem, co trzeba robić. Do widzenia. Oczywiście nic nie ma, nie? Skoro pan żeś... A, ładunku nie możemy wyładować? Szkoda. Normalnie na drodze nie możemy wykonywać takich czynności, nie? Ale... Jeszcze nie wyjechaliśmy do sterunku naszego. Specjalnie to zrobiłem, żeby mi bramę zostawił w spokoju, nie? Czy może się wyłączasz? Dzisiaj monitor. Nie wiem, co się dzieje. Czemu tak się dzieje? Tu nic nie ma. Taki mały ten przemyt, jak na razie.
To jeszcze sam. Tam były narkotyki, a tu jest kokaina. To i to jest narkotykiem. Chyba, że ja o czymś nie wiem. Jak na moje, to tu nic więcej nie ma, no chyba, że w tych kluczach snopka. Ale wątpię. No cóż. Oczyś pan. Aha. I nic z tego nie dostałem, żadnych pieniędzy, tak? Nie chciałem sprawdzić wagi, chciałem wpuścić kolejnego pana. Witaj, witaj, kolego. No żeś ty. No... tego bym nie przypuszczał. Na pewno jak mi się monitor będzie wyłączał, to ja na pewno do nim dojadę. Nie wiem, co oni zepsuli tymi refleksami graficznymi, ale... bynajmniej u mnie to nie działa zbyt dobrze. Albo to ja już mam za stary sprzęt, po prostu. Szkoda, że nie mogę też sobie wyjąć pistoletu, nie? I też sobie do niego strzelić ze dwa razy. O, chodź tu. Fajnie, żeś mi się zastawił, nie? To ty żeś od razu ten. Nie tap. Jak to nie? Chociaż coś jeszcze od niego weźmiemy. Czy to pan coś? Czy tylko żeś pan też sobie uciekł? Nie, masz pan to. No, fajnie. Chęcią wezmę, nie? No, tutaj też? Fajnie. Nie przejdę. Dobra. Przejdziemy sobie tylko do środeczka. Z ciekawości zobaczymy. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Się tym.
Jaja, możemy sobie wziąć gościa pojazd i pojechać na bazę. Trochę do dupy się tym jeździ, nie powiem. Ja już dawno z Krincem. No ciekawe. Szczepan, masz pełno rzeczy z tyłu, ale no nie mam jak tego już sprawdzić. Ale jesteś ze mną? Super. My jesteśmy na mapie koło kaplicy. No dobra, to niestety jedziesz pan ze mną na bazę, ale po drodze sobie zostawimy całą kontrabandę, nie? Będzie na pewno ciekawie. Witam. Poważna robota. Was pochwycili odrowni kontrabandy. Więc tak se mówi. Mam to gdzieś, ale... Dobra, panie, możemy coś sobie tutaj ten pogadać? A jeśli dać sobie przy okazji pojedziemy? Dobra, najpierw to. Szybciej. Super, nie ma nikogo. Dobra, panie, poczekaj pan tu, bo musimy się zająć jednymi delikwentami, co tutaj dziś stali, nie? A już ich tutaj nie ma. Ciekawe. Dobra, idziemy. Powiedzieli sobie, o się nie interesuje, to uciekamy. I dobrze, super. Tutaj też czysto. No boż nic łącze nie widzę. Już teraz widziałem. Że no fajnie się w tą grę grało, ale teraz coś mówię zepsuli i... Już nie jest tak fajnie. Dobra, narzędzi nie potrzebujemy. Na razie. Chyba, że amunicja, ale nie, jeszcze na razie jakoś dajemy ramy. Ciup, 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 ciup.
Wyjdź do jego! Wiesz pan co? Bo zostało mi tylko 80 amunicji, panie więźniu. Mój kochany. Powrócimy się jeszcze jednak dokupić, nie? Niestety, chwilowo posterunek w karikatce jest zamknięty. Takich uciekinierów. W końcu ludzie sami coś pomyślą. I będą coś z tym robić. Witam. W sumie to już pomału by się przydało coś takiego, nie? Zamiast tego, a to sobie weźmiemy zapas. Dobra. To lecimy już utwardzonymi na bazę. Ciekawe, bo to jest ograniczenie do 3,5 tony, nie? No ciekawe, czy my sobie kupimy ten większy pojazd do przewożenia ludzi, to czy coś się na przykład stanie z tym mostem, czy też idzie. Zastanawiające. Maduro. Ty, panie, idziesz do więzienia. Tutaj te belki się walają. Przenieśmy je na razie tu. Mam nadzieję, że jakiś główny posterunkowy się tym zajmie na następny dzień. Naprawi. No ja lecę kontrolować kolejne pojazdy. O ile ich tam jeszcze stoi w tej kolejce. Trzy. No już słońce pomału zachodzi. Witajcie. Konieczne, konieczne, panie. Bo już nie mam żadnych wytycznych. Odnośnie przemytników, niestety. Radioaktywne. Głochęka gazowa 3. Materiały radioaktywne 2 i toaleta nie ma. No nie, gdzie pan sracza wiedziesz? A jest. Dobra. Ezis Badran. RP04-12P, nie? Azor-5. Okej.
Okej, okay. Pan Barek. Nie, ty żadnego żarcia pani nie wiedziesz. Że sobie tylko sprawdzimy pieczęteczki. No dobrze. Wszystko pani się zgadza? Masz panie wybite jedno światło. Okej. Tu wszystko jest w porządku. Otoczyli tylko panie to... O, jeszcze jedna wybita szyba. Już, już, szybę masz pan wybitą, no. Muszę zapisać. O. Super. Zapraszamy. Następny, proszę. Przejedziesz pan? Przejedziesz. Serio miał dwie wybite szyby i przebite opony jedno? Patajcie, waliszu komandiru! O. Ja tylko po 9, panie, nie, to ja nie biorę. Te drogo pan masz, nie. Proszę rado. Sem budu, eto pariatko. Też mam taką nadzieję. Skąd pan jedziesz? Albarak. A nie D. Żywność. Nie, bo muszę do tablicy podejść, nie? Całkowicie wstrzymam. Aha. No to te. Jonaj Driazali. To jest ten. Ludzień Maj zgadza się. Zagier 53. Możliwe, że to będzie nawet. No nawet się zgadza. I jeszcze Albarak. Szczątka jest dobra. Tak sobie tylko sprawdzimy. Okej, panie. Wpisujemy. Parę ziemniaków 1, kuchenka 1, skrzynka serów 2, 1 i 1. Dobra. To się zgadza, ale tak jak mówię, no niestety pan nie przejedziesz. Te ucza masz pan dobre. Ta lampa by się już mogła zapalić, bo już się ciemno zrobiło. Dziwo, nie masz pan nawet klucza jednej szyby wybitej. Bardzo dziwi. No niestety, do widzenia panu, nie? A i to już ostatni. A spokojnie. I na dzisiaj to tyle. Drodzy Państwo, to by było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.